Ten występ zaskoczył trenerów The Voice of Poland. Nie mogli usiedzieć w fotelach. Ten występ przejdzie do historii. Kiedy Izabela Płóciennik i Julia Jadczyszyn pojawiły się na scenie, trenerzy The Voice of Poland nie mogli usiedzieć w miejscu. Można już zobaczyć ich reakcję. Izabela Płóciennik i Julia Jadczyszyn zaskoczyły trenerów. Wielkimi krokami zbliżają się ostatnie muzyczne bitwy w 15. jubileuszowej edycji The Voice of Poland. Po nich poznamy skład drużyn Lambery, Michała Szpaka, Thompsona i Barona oraz Kuby Badacha, które zmierzą się w kolejnym etapie, nokaucie. Na scenie The Voice of Poland o ponowny występ rywalizować będą Izabela Płóciennik i Julia Jadczyszyn. Ich wykonanie New You Were Waiting For Me, George'a Michaela i Arety Franklin sprawiło, że trenerzy nie mogli usiedzieć w swoich fotelach. Kłaniam się nisko, myślę, że każdy z nas zbiera w tej chwili szczękę z podłogi, oceniła Lambery. Trenerzy The Voice of Poland nie mogli wyjść z podziwu. Michał Szpak stwierdził, że Izabela Płóciennik i Julia Jadczyszyn były totalnie bezbłędne. Baron natomiast zauważył, że Kuba Badach będzie musiał podjąć niezwykle trudną decyzję o eliminacji jednej z uczestniczek. Dziewczyny, jesteście zawodowcami. Bardzo wam dziękuję, że pojawiłyście się w tej edycji, bo to dzięki takim ludziom jak wy, ten program nadal ma swoją renomę. Perfekcyjna intonacja, perfekcyjny timing, zabawa na scenie, skupienie, praca w duecie. Obie jesteście przepiękne, obie jeszcze piękniej śpiewacie niż wyglądacie. No po prostu uczta dla ucha, uczta dla oka, podsumował Baron.